realizacja. Oliver Stone versus Władimir Putin. Wywiady przeprowadzono między lipcem 2015 a lutym 2017 roku. Usiędziemy tutaj. Ja tu. Podejdę i tu możemy się spotkać. Mogę zejść z balkonu. Lepiej stamtąd, bo to daje pewną głębię. Tam jest bar. Proszę się bardziej cofnąć. Gotowi? Udajemy, że się nie znamy. Że nie widzieliśmy się od miesięcy. Akcja. Powiedz im po rosyjsku. Gdzie mój asystent? Akcja. Na innym spotkaniu. O, jest. Proszę kawa, miło z pana strony. Dziękuję. Dawno się nie widzieliśmy. Cukru? Nie, dziękuję. W ostatnich miesiącach wiele się działo. Mieliśmy w Ameryce wybory. Gratuluję. Wygrał Donald Trump. To za pana czasów czwarty prezydent po Clintonie, Bushu i Obamie. Co się zmieni? Prawie nic. Tak pan uważa? Życie koryguje pewne sprawy. Ale wszędzie, a zwłaszcza w Stanach, jest silna biurokracja i to ona rządzi światem. Czy przy Trumpie jest nadzieja na zmianę? Nadzieja jest zawsze, dopóki nas nie zaniosą na cmentarz. To bardzo rosyjskie. Czysty Dostojewski. Sam Putin kierował cyberatakami. To atak nie tylko na mnie i moją kampanię, także na nasz kraj. Według amerykańskiego wywiadu cyberatak na Krajowy Komitet Demokratów nastąpił na rozkaz samego Putina. Na początku września, kiedy spotkaliśmy się w Chinach, uznałem, że dzięki bezpośredniej rozmowie do czegoś takiego nie dojdzie. Powiedziałem, żeby się wstrzymał. Jeśli nie, będą poważne konsekwencje. Wybory ostro krytykowano. Zachód jest przekonany, że Rosja ingerowała w nie na korzyść Trumpa. To bardzo głupie twierdzenie. Nasza sympatia była i jest po stronie pana Trumpa, bo oświadczył publicznie, że gotów jest wznowić stosunki między Ameryką a Rosją. Pytali mnie o to dziennikarze z różnych krajów, licząc, że na czymś mnie przyłapią. A ja na to: jesteście przeciwko dobrym stosunkom między Rosją a Stanami? Trzeba teraz obserwować, jak będą się rozwijać w praktyce. Trump mówił o wznowieniu kontaktów gospodarczych, o wspólnej walce z terroryzmem. To źle? Więc po co ta akcja hakerów? Nic takiego nie zrobiliśmy. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś kraj, także Rosja, mógł poważnie wpłynąć na kampanię wyborczą i jej wynik. Nie sądzę, by to, że jacyś hakerzy ujawnili wewnętrzne problemy demokratów, mogło znacząco wpłynąć na przebieg i wynik kampanii.
Anonimowi hakerzy odkryli problemy partii, ale niczego nie fałszowali, nikogo nie oszukali. Rezygnacja przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Demokratów oznacza przyznanie, że to prawda. Hakerzy nic tu nie znaczą. To są wewnętrzne problemy Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy próbowali manipulować opinią publiczną, nie powinni byli tworzyć obrazu wroga w postaci Rosji. Powinni przeprosić wyborców, ale tego nie zrobili. Naród amerykański oczekuje poważnych zmian w dziedzinie bezpieczeństwa, walki z bezrobociem, tworzenia nowych miejsc pracy. Niestety, amerykańskie marzenie umarło. Dotyczy to obrony tradycyjnych wartości. Stany Zjednoczone to w dużej mierze kraj purytański. W każdym razie prowincja. Trump i jego zespół bardzo umiejętnie prowadzili kampanię wyborczą. Dobrze rozumieli, gdzie mają wyborców, w których stanach jest ich najwięcej. Obserwując jego wystąpienia, miałem wrażenie, że czasem przegina. Ale okazało się, że miał rację. Donald Trump wzywa, by całkowicie zakazać muzułmanom wjazdu do Stanów Zjednoczonych, dopóki nasi reprezentanci nie zorientują się, co się dzieje. Zbudujcie ten mur. Wiedział, jaką strunę potrącić w duszy narodu. Nikomu nie uda się zakwestionować wyników wyborów. Ci, którzy przegrali, powinni wyciągnąć wnioski na podstawie tego, co robili, jak organizowali działania, zamiast szukać przyczyn zewnętrznych. Moim zdaniem, odchodząca ekipa zostawiła wiele min i stworzyła warunki, w których Trumpowi trudno będzie dotrzymać obietnic. Nie oczekujemy żadnej rewolucji. Ale nawet Trump wspomniał o rosyjskich hakerach. Sądzę, że to była Rosja, ale zaatakowały nas też inne kraje. Nie rozumiem, co ma na myśli. Słyszałem inne jego oświadczenia, że ataki hakerskie przy dzisiejszym rozwoju techniki może przeprowadzić każdy i wszędzie, nawet leżąc w łóżku z laptopem. Człowiekiem, który leży gdzieś w krawacie i pracuje z komputerem. Można tak przedstawić kierunek tych ataków, że nie będzie wiadomo, skąd wychodzą. Jeśli Putin lubi Trumpa, to co? To atut, a nie kłopot. Nie wiem, czy się dogadam z Putinem. Mam nadzieję, że tak. A może i nie. A jeśli nie, to czy naprawdę wierzycie, że Hillary potraktuje go ostrzej niż ja? Uważam, że stało się coś bardzo ważnego. Nie widziałem dotąd, żeby obie partie, służby specjalne, FBI, CIA, NSA i dowództwo NATO, wierzyły, że Rosja ingerowała w wybory. To nie tak. Powinien pan przeczytać dokumenty. Czytał pan ten długi raport? Tak. Mowa w nim o rosyjskich cyberatakach nie tylko na Komitet Demokratów, ale i na Biały Dom, szefów sztabów, Departament Stanu, nawet amerykańskie firmy. Według jednej ze służb ingerencja Rosji była bardzo prawdopodobna. Według innej nie aż tak bardzo. Nie taka wysoka stopień уверенности. А только они делают Wyciągają wnioski na podstawie analizy sytuacji. Żadnych konkretów. Przypomina mi to mechanizm antysemityzmu. Jeśli ktoś nie potrafi znaleźć wyjścia z sytuacji, to zawsze winni są Żydzi. Antysemici winią ich za własne niepowodzenia. Ci, którzy są podobnie nastawieni do Rosji, za wszystko zawsze winią właśnie ją. Senator McCain proponuje, żeby Senat zawetował zniesienie sankcji przez Trumpa.
W Stanach jest wielu takich senatorów, niestety. Putin to morderca. Nie ma moralnej równości między Stanami a Rosją Putina. Nie ma moralnej równości między rzeźnikiem, pułkownikiem KGB, a Stanami, które Ronald Reagan nazywał jaśniejącym miastem na wzgórzu. Lubię go na swój sposób. To nie żart. Lubię go za patriotyzm i konsekwentną obronę interesów swojego kraju. W starożytnym Rzymie Katon Starszy wszystkie swoje mowy kończył zdaniem: Kartagina musi zostać zburzona. Ludzie o takich przekonaniach, jak wspomniany senator, żyją w starym świecie. Nie chcą patrzeć w przyszłość, pojąć, jak szybko świat się zmienia. Nie widzą prawdziwych zagrożeń. Nie potrafią się uwolnić od przeszłości, która ciągnie ich wstecz. Popieraliśmy walkę Stanów o niepodległość. Byliśmy sojusznikami w obu wojnach światowych. Dziś im i nam zagrażają międzynarodowy terroryzm, nędza na świecie, degradacja środowiska niebezpieczna dla całej ludzkości. Zgromadziliśmy tyle broni nuklearnej, że zagraża już całemu światu. Warto byłoby się zastanowić. Rosji zarzuca się wielką zdradę. Media powtarzają to oskarżenie. Weszło do amerykańskiego leksykonu politycznego. Mówi się, że Rosja zhakowała wybory, że Trump jest w waszej kieszeni, ma dług wobec Kremla. Widzi pan, dokąd to prowadzi. Bardzo komplikuje sytuację Trumpowi, jeśli chciałby naprawić stosunki z Rosją. Powtórzę jeszcze raz. Nasz wpływ na wynik amerykańskich wyborów to kłamstwo. Mówią to z różnych powodów. Chcą podważyć legitymację prezydenta Trumpa, stworzyć warunki niekorzystne dla normalizacji naszych stosunków, stworzyć narzędzia wewnętrznej walki politycznej. W tym kontekście stosunki rosyjsko-amerykańskie są narzędziem w walce wewnętrznej w Stanach. Wielu przyznaje, że zarzut cyberataku jest fałszywy. Zgadzają się z Julianem Assangem, który ma solidne dowody jeszcze z 2006 roku. Wiele razy powtarzaliśmy, że źródłem naszych informacji nie jest rząd Rosji ani partia rządząca. Cieszy nas, że wielu Amerykanów uważa te twierdzenia za bzdurne. Są jednak i tacy, którzy je propagują, wykorzystując w wewnętrznej walce politycznej. Nie zareagują na nasze dementi. Wykorzystają je do kontynuowania swojej walki. Znamy te sztuczki. Znając ich sztuczki, moglibyście wydać oświadczenie na temat cyberataków i wyjaśnić, dlaczego nie były możliwe, dlaczego powinny pozostawić ślad. Jest wiele sposobów. Wydaje się, że Rosji nie zależy na obronie przed tymi zarzutami. Puszczacie je mimo ucha. Ma pan rację, jest nam to obojętne. Nie dotyczy nas, to wewnętrzna sprawa Stanów. Powtórzę i chcę, żeby mnie usłyszano. Kimkolwiek są ci hakerzy, nie mogli poważnie wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej. Jeśli cokolwiek ujawnili, to problemy amerykańskiego życia politycznego. Nie skłamali, niczego nie wymyślili. Czy to ważne, skąd pochodzą? Z Rosji, z Azji, Ameryki Łacińskiej, może z Afryki? Czy Rosja może przedstawić jakieś dowody na swoją obronę? Nie ma żadnych dowodów, że to nasza wina. To nasz najważniejszy argument. W raportach NSA i CIA, o których pan wspominał, nie ma żadnych konkretów, same aluzje i przypuszczenia.
намеки и предположения. So right now he's waiting it out. At the same time, you know, bierze pan na przeczekanie. Tymczasem Trump nieraz wzywał do rozbudowy amerykańskiego arsenału broni nuklearnej i konwencjonalnej, co uważam za bezsens. Jak Ameryka może wydać jeszcze więcej niż wydaje? Stany Zjednoczone wydają na obronę więcej niż pozostałe kraje razem wzięte. Amerykańscy podatnicy powinni się nad tym zastanowić. Kraj ma kłopoty, system oświaty, ochronę zdrowia, system emerytalny, pomoc społeczną, no i dług publiczny rzędu prawie 20 bilionów dolarów. Wojskowym zawsze za mało pieniędzy od państwa. U nas też się o to spierają. Ma pan nadzieję na rychłe spotkanie z prezydentem Trumpem? Myślę, że kiedyś się spotkamy, ale nie ma pośpiechu. Prezydent musi określić swoje stanowisko wobec kluczowych spraw. Musi popracować ze specsłużbami, wojskiem, Departamentem Stanu, z Partią Republikańską. Musi się liczyć z demokratami. Kiedy administracja będzie gotowa do praktycznych działań, odpowiemy. Jak ma pracować ze specsłużbami, skoro to one wmawiają mu, że Rosja zhakowała wybory? To ślepy zaułek. Nie, to kwestia kadr. Trump wezwał do odtajnienia dokumentów dotyczących Ukrainy i Syrii, żeby się przyjrzeć genezie tamtejszych problemów. Czy to możliwe, że zmieni część swoich poglądów? Myślę, że tak. Ale powtarzam, że działa w określonych ramach. Jesteśmy dorośli, rozumiemy to. Liczę, że jeśli pozna istotę spraw, wyrobi sobie własny pogląd na zachodzące procesy. Mam też nadzieję, że znajdziemy jakieś wspólne punkty. Trzeba zacząć ze stroną amerykańską rzeczowy dialog na szczeblu Departamentu Stanu, Spec-Służb i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Publiczne oświadczenia z naszej i z ich strony to za mało. Chcemy poznać argumenty strony amerykańskiej nie przez media, ale w konstruktywnym, profesjonalnym dialogu. Chcemy, żeby i nas usłyszeli. Kiedy odbędzie się szczyt G20? Latem, w lipcu. Może pierwszy raz się spotkacie? To możliwe. Odbyliście dwie rozmowy telefoniczne, jedną przed inauguracją, drugą po niej. Była mowa o terroryzmie? O wojnie z terroryzmem, o problemie Korei Północnej, o rozbrojeniu jądrowym. Poruszyliśmy temat Ukrainy. Czy Amerykanie ingerowali w rosyjskie wybory w 2012 i w 2000 i w 2012? I w tej, w poprzednie. Zawsze ingerują. Ale w 2012 wyjątkowo agresywnie. Nie będę wchodził w szczegóły. Amerykańscy partnerzy je znają. Rozmawiałem o tym z Kerrym i z Obamą. To nie do pojęcia, żeby dyplomaci tak agresywnie włączali się w kampanię wyborczą w Rosji. Mamy programy współpracy w Rosji i poza nią z działaczami rosyjskimi gotowymi ją podjąć celem umacniania praworządności i wolnej prasy. Wielu dziennikarzy, którzy uciekli z Rosji, współpracuje z nami i z innymi stronami w Europie, żeby zapewnić dostęp do niezależnych informacji w języku rosyjskim. Independent Russian language news inside going back into the country. We also work on kwestii praw osób LGBT w Rosji. Też współdziałamy z chętnymi. Zbierali u siebie opozycjonistów, finansowali ich, bywali na wiecach opozycji. Służba dyplomatyczna ma inne zadania.
powinna dbać o stosunki między państwami. Organizacje pozarządowe mogą się zajmować czym tylko chcą, bez względu na ich narodowość. Ale często są finansowane przez struktury Departamentu Stanu albo inne źródła rządowe. To się dzieje w całej przestrzeni postradzieckiej, w Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej. Czy w 2012 były cyberataki? Nie zwracałem na to szczególnej uwagi. Mamy swój porządek dnia. Wielu naszych partnerów żyje we własnym świecie. Nie rozumieją procesów zachodzących w innych krajach, także w Rosji. Cyberwojna to fakt. Trwa już od kilku lat. Weszliśmy w nowy etap konfliktu. Używamy cyberbroni, żeby siać zniszczenia. W moim filmie Snowden jest scena z Japonii. NSA chciała zaimponować Japończykom. Nie byli zachwyceni, kiedy się dowiedzieli, że chcemy od nich pomocy w szpiegowaniu ich obywateli. Mówili, że to niezgodne z prawem. I tak podsłuchiwaliśmy cały kraj. Przejąwszy ich system łączności, wzięliśmy się za infrastrukturę. Umieściliśmy w sieciach energetycznych, tamach, szpitalach, programy, które można uaktywnić, gdyby Japonia przestała być sojusznikiem. Nie poprzestaliśmy na Japonii. Umieszczaliśmy malware w Meksyku, Niemczech, Brazylii, Austrii. Chiny rozumiem. Rosja, Iran czy Wenezuela również. Ale Austria? Każą też śledzić światowych przywódców i przemysłowców. Śledzi się transakcje handlowe, skandale obyczajowe, depesze dyplomatyczne, żeby Stany miały przewagę w negocjacjach na szczycie G8 czy z brazylijskimi kompaniami naftowymi, albo mogły usunąć jakiegoś niewygodnego przywódcę. W końcu prawda dociera. Wcale nie chodzi o terroryzm. Terroryzm to pretekst. Chodzi o dominację gospodarczą i społeczną. Chronimy tylko jedno – supremację naszego rządu. Amerykanie mają czego doglądać. Muszą działać wszędzie. 600 miliardów wydawanych przez Pentagon to niecałe wydatki na obronę i bezpieczeństwo. Jeśli ja mówię, że umieszczają złośliwe programy w japońskiej infrastrukturze, żeby sparaliżować cały kraj, to Rosjanie musieli pójść znacznie dalej. Muszą być świadomi zagrożeń i działać już od dawna, żeby coś takiego nie zdarzyło się w Rosji, bo to przecież oczywisty wróg Stanów. Może mi pan nie uwierzy, bo powiem coś dziwnego. Od początku lat 90. zakładaliśmy, że zimna wojna się skończyła. Uważaliśmy, że niepotrzebne są dodatkowe środki obrony, bo przecież stanowimy integralną część społeczności międzynarodowej. Nie mieliśmy własnego sprzętu. Nasze firmy, instytucje państwowe i administracja kupowały komputery i oprogramowanie. Mamy wiele sprzętu z Europy i Ameryki, nawet w służbach specjalnych i Ministerstwie Obrony. Ostatnio jednak zdaliśmy sobie sprawę z zagrożenia i zaczęliśmy myśleć o zapewnieniu sobie niezależności technologicznej i bezpieczeństwa. Podejmujemy już odpowiednie kroki. Jeśli Snowden ujawnia, że Stany Zjednoczone w 2007 i 2008 roku instalowały złośliwe oprogramowanie u sojuszników w Japonii, rozumie pan, co mam na myśli? Co wobec tego robią w Chinach, Rosji,
Iranie. Chodzi mi o to, że Rosja już w 2007 roku powinna być świadoma tego, co robią Amerykanie. Nie przyznają się do tego, ale wiadomo, że w 2010 umieścili w Iranie wirusa Stuxnet. Wszyscy o tym wiedzą. Jesienią 2010 roku tajne irańskie zakłady wzbogacania uranu w Natanz zostały zarażone wirusem Stuxnet, przemyślnie skonstruowaną bronią. Przeniesiony na zainfekowanym laptopie lub pendrive'ie atakuje system, przenosi się przez sieć, zmienia kody i niepostrzeżenie powoduje trudne do wykrycia awarie. To cybernetyczny sabotaż. Czy w latach 2005-2007 doszło do ataków na Rosję? Nie zwracaliśmy na to uwagi. W naszych zakładach produkujących broń jądrową znajdowali się amerykańscy obserwatorzy. Do którego roku? Chyba 2006. Rosja okazała niesłychane zaufanie i otwartość, ale nikt tego nie docenił. Kiedy Rosja stworzyła własne zaplecze informatyczne? To był długi proces. Musieliśmy dogonić inne kraje. Mamy bardzo dobrą bazę, wysoki poziom nauczania, świetną szkołę matematyczną. Niektóre firmy osiągają roczne obroty rzędu 7 miliardów dolarów. Stały się konkurentami na rynku oprogramowania. Sprzęt też się rozwija, pojawiają się superkomputery. Myślę, że Rosja toczy tajną walkę ze Stanami na froncie cyberwojny. Stany próbują atakować Rosję, ta się broni i też atakuje Stany. Każda akcja wywołuje reakcję. Ciekawie się zachowuje, jakby nie był bez winy. Wygląda jak lis wychodzący z kurnika. Niestety kur tam nie było. Kilka tygodni temu Russia Today wspominała, ale tylko przez dzień, dwa, że 20 kilka krajów brało udział w cyberataku na 6 głównych rosyjskich banków. Był to poważny atak, nastąpił po wyborach. Możliwe, że to robota Amerykanów. Dwa wielkie rosyjskie banki, VTB24 i Alfa Bank, padły dziś ofiarą ataku hakerów. W zeszłym tygodniu zaatakowano stronę banku centralnego. Sbierbank, Alfa Bank, Rosbank i moskiewską giełdę. Atak zaczął się 8 listopada, w przeddzień amerykańskich wyborów. Nie, to nie исчез. Temat nie zniknął. Były informacje o przygotowaniach do ataku. Nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że nastąpi, ale przedstawiciele banków za pośrednictwem mediów uprzedzili klientów, że może dojść do takich ataków. Apelowali o spokój, żeby nie ulegać panice, nie wycofywać wkładów z kont bankowych. Nie twierdzimy, że stały za tym Stany Zjednoczone. Nie mamy dowodów. U nas nie dokazać. Sprawa jest poważna. Joe Biden powiedział, że zaatakujemy Rosję tak jak ona nas podczas wyborów. Wysyłamy komunikat. Możemy to zrobić i on o tym wie. Wybierzemy termin tak, żeby osiągnąć jak największy efekt. Obama się zgodził. Nie ulega wątpliwości, że kiedy obcy rząd próbuje ingerować w nasze wybory, musimy działać. I zrobimy to. Wybierzemy czas i miejsce. Część tych działań może być jawna, część nie.
Pan Putin dobrze wie, co o tym myślę, bo rozmawiałem z nim bezpośrednio. To szokująca wypowiedź, doniosłe słowa. Mówi to wiceprezydent, a potem prezydent, poważni ludzie. Przed inauguracją coś się stało. Powiedzieli, że wybiorą czas, ale tamta administracja nie miała już czasu. No i, честно говоря, nie chcę nikogo urazić. Ale wydarzenia ostatnich dni przypomniały mi, jak członkowie biura politycznego KPZR przyznawali sobie nawzajem gwiazdy i ordery. Zwłaszcza te ordery. To było bardzo zabawne. Wtedy zrozumiałem, że administracja nie ma już czasu na poważne decyzje. Pan sobie żartuje, ale przy takich inwestycjach w cyberwojnę zagrożenie wydaje mi się poważne. Mam wrażenie, że pan to bagatelizuje, ponieważ stało się coś, czego pan nie chce ujawnić ze względu na stosunki dwustronne. Jest pan rozczarowany, bo Amerykanom coś się nie udało? Czy żal panu pieniędzy podatników? Obawiam się, że cyberwojna może doprowadzić do gorącej wojny. Wirus Stuxnet mało nie pogrążył świata w chaosie. Uważam, że to bardzo niebezpieczne i gramy z ogniem. Tak, niebezpieczne. Z pewnością ma pan jakieś informacje. Rozumiem, że nie chce ich pan ujawnić. Ale czy sobie poradzimy z zagrożeniem? To, co się stało w Iranie, może się okazać równie poważne jak to, co dotknęło Nagasaki i Hiroshimę. To był początek nowej epoki. To, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki, jest tragiczną kartą w dziejach ludzkości. Wypuszczono z butelki straszliwego dżina. Zdaniem naszych ekspertów wojskowych, użycie broni atomowej przeciwko prawie już pokonanej Japonii nie miało sensu z militarnego punktu widzenia. Ale porównanie wydaje mi się przesadzone. Jeśli jednak nie uzgodnimy jakichś reguł postępowania w tej dziedzinie, tu muszę się z panem zgodzić. Skutki eskalacji takich działań mogą być tragiczne. Wydaje mi się, że to tajna wojna, ale nikt nie wie, kto ją zaczął. Czy jakiś pośredni kraj, czy to Korea Północna zaatakowała Sony. Są takie pogłoski. Ale jeśli w Rosji zgaśnie nagle światło, kraj ogarnie przerażenie. Tak samo by było w Stanach, a ludzie nie będą znali sprawcy. Nie da się zasiać strachu w sercach obywateli Rosji. To po pierwsze. A po drugie, na takie ataki bardziej są podatne gospodarki rozwinięte technologicznie. W każdym razie jest to bardzo groźna tendencja. Niebezpieczne współzawodnictwo. Potrzebne są reguły gry. Nie chciałem tego mówić, ale pan mnie przypiera do ściany. Półtora roku temu, jesienią 2015, zaproponowaliśmy amerykańskim partnerom przepracowanie tych kwestii i zawarcie umowy o regułach postępowania w tej dziedzinie. Ale nie udzielili odpowiedzi. Może pan Trump i pan Putin mogliby to podjąć. Musimy otworzyć nową stronę w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. John Reed, jedyny Amerykanin pochowany na Kremlu. Pisał o rewolucji, był tu w 1917, wierzył w socjalizm. Założył komunistyczną partię USA, miała swoje ideały. W Stanach trwały wtedy strajki robotnicze, był opór ze strony korporacji. Wielu uważa Reeda za bohatera. Był przeciwko I wojnie światowej, jak wielu pacyfistów. Z wojny zrodziła się rewolucja rosyjska, co jest ciekawym przyczynkiem do roli imperiów.
Zbliżamy się do grobu Lenina. Byłem tu dawno temu, ale nie pozwolono nam robić zdjęć w środku. Za rok przypada 100. rocznica rewolucji. Wielkie wydarzenie. Wielu czci Lenina. Jego pomniki stoją w każdym mieście. Od klęski komunizmu w 1991 roku i jej skutków dla ludności opinie są podzielone. Czy w tę rocznicę uhonorować go, czy też nie? Może warto by go stąd wynieść, bo dopóki leży w grobowcu, utrzymuje się tu jego karma. To by było okropne leżeć tu na widoku przez następne 100 lat. Powinien stąd odejść, żeby karma się odnowiła. To doniosłe przeżycie. Cicho tu i spokojnie stoją strażnicy. Nikt człowieka nie pogania jak gdzie indziej. Dają czas, można się zatrzymać i pomyśleć. Mocne doświadczenie. Breżniew, Feliks Dzierżyński, Jurij Andropow, największy obok Adolfa złoczyńca Józef Stalin. Dla rewolucjonistów, dla lewicy, uważającej komunizm za zmianę na lepsze, był tragedią. Zyskał straszliwą sławę. Na zawsze splamił ideologię. Skojarzył ją z krwią i terrorem. Ale odegrał istotną rolę w II wojnie światowej. Był bliskim sojusznikiem Stanów. A gdzie Trocki? Nie ma go tu. Stalin wymazał go z pamięci. Agent Stalina zabił go w Meksyku. Potępiał pan Stalina. Oczywiście świat też go potępia, ale zarazem wiemy, że poprowadził Rosję do zwycięstwa nad faszyzmem. Co pan powie na tę niejednoznaczność? Spryciarz z pana. Dlaczego? Możemy o tym pomówić jutro. Nie, odpowiem od razu. Wybitny polityk Winston Churchill nienawidził Sowietów, ale kiedy wybuchła II wojna światowa, opowiedział się za współpracą ze Związkiem Radzieckim, a Stalina nazywał wybitnym dowódcą i rewolucjonistą. Po II wojnie światowej to właśnie Churchill zainicjował zimną wojnę. A po pierwszej radzieckiej próbie atomowej nie kto inny jak on ogłosił konieczność koegzystencji dwóch systemów. Był bardzo elastyczny. Myślę jednak, że w głębi duszy nie zmienił stosunku do Stalina. Stalin był wytworem swojej epoki. Można go demonizować, a zarazem uznawać jego zasługi w zwycięstwie nad nazizmem. Co do demonizowania, w dziejach Anglii był Cromwell, krwawa postać. Doszedł do władzy dzięki rewolucji, lecz stał się dyktatorem i tyranem. A jego pomniki stoją do dziś w całej Wielkiej Brytanii. Napoleona ubóstwiają, a co zrobił? Zdobył władzę na fali rewolucji, ale przywrócił monarchię i sam ogłosił się cesarzem. Doprowadził Francję do klęski. Takich postaci jest w dziejach świata aż nadto.
Moim zdaniem nadmierna demonizacja Stalina to jeden ze sposobów atakowania Rosji. Chodzi o wykazanie, że dzisiejsza Rosja nosi piętno stalinizmu. Wszyscy mamy jakieś piętna. Chcę powiedzieć, że Rosja radykalnie się zmieniła. Oczywiście coś w świadomości zostaje, ale to nie znaczy, że mamy zapomnieć o okropnościach stalinizmu, o łagrach i zagładzie milionów rodaków. To skomplikowana postać. To сложная фигура w конце жизни, я думаю, что. Pana ojciec i matka go uwielbiali, oczywiście. Myślę, że wielbiła go ogromna większość obywateli Związku Radzieckiego. Kiedy zmarli pana rodzice? Mama w 98 roku, ojciec w 99. Byli z pana dumni? Tak. Pewnie nie mogli uwierzyć. Tak. Ale ojciec zmarł dwa miesiące przed moją nominacją na premiera. Kiedy go odwiedzałem w szpitalu, mówił pielęgniarkom i lekarzom: idzie mój prezydent. Mój prezydent, ładnie. Amerykanie zarzucają panu, że stworzył pan system scentralizowanego autorytaryzmu, oligarchicznego kapitalizmu państwowego. A podobała im się Rosja lat 90., epoka rozkwitu oligarchów. Pan się z nimi rozprawił. Opowiadał mi pan o spotkaniu w Moskwie, na którym wskazał im pan, że mają obowiązki wobec narodu i państwa. Zdaniem zachodnich elit, przez ostatnie 15 lat doprowadził pan do władzy własnych oligarchów. Ci dawni siedzą w Londynie. Przyznają, że zgromadzili wielkie majątki, ale pan im to umożliwił i wziął swoją dolę. Jest pan najbogatszym człowiekiem na świecie. Co innego Rockefeller, Morgan czy Onassis. Może pan się śmiać. Rozumiem, ale jako przywódca narodu, tak jak Chavez, Castro i inni oskarżani o korupcję, czy mógłby pan wyjaśnić, skąd się wziął pana majątek? Nie jestem aż tak bogaty, jak mówią. Kiedy przyjechałem do Moskwy z Petersburga, byłem wstrząśnięty tym, jak wielu się tu zebrało aferzystów. Ich zachowanie tak mnie szokowało, że nie mogłem się z tym pogodzić. To byli ludzie bez skrupułów. Czym jest oligarchia? To połączenie władzy i pieniędzy po to, żeby zyskać wpływ na decyzje podejmowane przez władzę i dzięki temu nadal się bogacić. Moje zadanie polegało na oddzieleniu pieniędzy od władzy. W 2008 roku wielu przedsiębiorców, w tym prywatnych, których przedtem nie znałem, ku mojemu zdziwieniu okazało najlepsze cechy. Wzięli na siebie odpowiedzialność za sytuację swoich firm, utrzymanie pracujących w nich zespołów. Narażali własny kapitał. Mam nadzieję, że tak właśnie, zgodnie z prawem, będzie się u nas nadal rozwijał biznes prywatny. Dziś kwestia związków oligarchii i władzy nie stoi tak ostro jak w latach 90.
или в начале 2000-х годов. Сейчас мы имеем гораздо более сложные задания. Chodzi o ogromne różnice dochodów między bogaczami a ludźmi o niskich dochodach. W 2000 roku 40 milionów ludzi żyło poniżej progu ubóstwa. Ta liczba nadal jest duża, ale zmniejszyła się o ponad połowę. Nie widzę obecnie problemu oligarchów. Oligarchii, to ja teraz w tym problemu w ogóle nikogo nie widzę. So, there is no bank. Nie ma kont bankowych na Cyprze? Nie ma. Gdyby były, dawno byśmy się za to wzięli. Uważam, że byłoby mi o wiele fajniej, gdybym był bogaty. No, знаете, nie думаю, что это. Nie sądzę, żeby to dawało wielkie szczęście. Teraz myślałby pan, co zrobić ze swoimi aktywami, jak je uchronić, gdzie umieścić. Same zmartwienia. Jest pan znacznie bogatszy od tych, którzy mają zasobne konta. Ma pan własne poglądy, talent. Możliwość jego pokazania. Zostawi pan po sobie ważny ślad. Pieniądze takiego szczęścia nie przynoszą. W trumnie nie ma kieszeni. Nie zabierzesz niczego ze sobą. Jeśli znów pan wystartuje w wyborach i wygra, będzie pan rządził kolejne 6 lat do 2024, czyli łącznie 24 lata, dłużej niż Roosevelt, krócej niż Castro, który doszedł prawie do 50 lat i niemal tyle co Stalin, ten rządził 30 lat. Does that not scare you? Nie boi się pan? Nie przyzwyczaił się pan do władzy? Nie wypacza to punktu widzenia? Czy Rosja aż tak pana potrzebuje? Czy może być zdrowa konkurencja między następcami? Weźmy przykład chińskiego systemu jednopartyjnego. Następcy sprawdzają się przez wiele lat jako działacze partii w różnych prowincjach. U nas też się sprawdzali, aż rozwalili Związek Radziecki. To nie jest kwestia selekcji. Pytał pan, czy Rosja kogoś potrzebuje. O tym decyduje sama Rosja. Z pewnością powinna być zmiana u władzy. I z pewnością powinna być zdrowa konkurencja, ale między ludźmi, którym leży na sercu interes narodu. Ostatecznie decyzje podejmą obywatele Rosji. Co do wyborów w 2018 są sprawy, które powinny pozostać w tajemnicy. Dlatego nie odpowiem wyczerpująco na pana pytanie. Rozumiem, powiedziałem jeśli. Darujmy sobie tryb przypuszczający. Demokracja ma swoje wady. System amerykański nie jest idealny. Władzę kupuje się tam za pieniądze. System rosyjski też jest ułomny. Przyszłe wybory nie przekonają świata, że panuje tu demokracja, chyba że wpuścicie międzynarodowych obserwatorów, tak jak w Wenezueli. Tam był to przejrzysty proces. Nie chodzi nam o to, żeby komukolwiek coś udowadniać. Naszym celem jest umacnianie kraju. To niebezpieczny argument, obosieczny. Nadużywający władzy zawsze mówią, że chodzi o przetrwanie. My nie mówimy o przetrwaniu. I my niczego nie oprawdujemy. Nie usprawiedliwiamy się. Imieję w widu
Uwzględniamy to, co było złe w przeszłości. Mówił pan o carskim i sowieckim dziedzictwie, a także wszystko, co było w przeszłości dobre. Rosja kształtowała się przez 1000 lat. Ma swoje tradycje, wyobrażenia o sprawiedliwości i o skutecznej władzy. Nie chodzi o to, żeby zachować system władzy albo samemu ją utrzymać. Chodzi o zagwarantowanie wzrostu gospodarczego, jakości życia obywateli, o zwiększenie zdolności obronnych w sposób trwały, bez trudności i kryzysów. Nie wątpię w pana miłość do Rosji i dumę z tego, że jej pan służy. Ale znamy przecież cenę władzy. Będąc zbyt długo u władzy, wyobrażamy sobie, że lud nas potrzebuje. Ale zmieniamy się, nie zdając sobie czasem z tego sprawy. To bardzo niebezpieczny stan. Jeśli ktoś, dzierżący władzę, czuje, że utracił tę więź, powinien zrezygnować. Która godzina? Już czas. Dziękuję, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Dzięki za poświęcony czas i dociekliwe pytania. Nigdy pan nie został pobity? Pobity? O tak. Więc to nic nowego. Jeszcze się panu dostanie. Jasne, wiem. Ale warto, jeśli ma się to przysłużyć pokojowi na świecie. Dziękuję. Musi pani odwiedzić Petersburg, najlepiej podczas białych nocy. Nasz amerykański partner to ulubione słowo? Użył go 1000 razy. Dziękuję, Dmitri. Następnym razem będzie lżej. Powodzenia z wojskowymi. Niech pan potem odpocznie. Dziękuję. A pan niech się wyśpi. Wersja polska na zlecenie platformy NC+, Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska. Czytał Paweł Straszewski.